Cześć, witajcie w drugim odcinku z serii KSP Podróże. Dzisiaj polecimy sobie na czwartą planetę w kolejności od Słońca, Dunę. Jest to pomarańczowa planeta, pokryta cienką atmosferą, dzięki czemu możemy wyhamować pod ochronami. A nie będę gadać, przejdźmy teraz do konkretów. Statek zbudowałem wcześniej, żeby tutaj nie tracić czasu za bardzo. Sam lot będzie dużo czasu zajmował. I statek musiał też przejść parę testów. Ciężko tak na pierwszy raz zbudować statek, który będzie dobry. Ja wam tylko zaprezentuję ten statek. Ładuje się. O, proszę bardzo, oto on. Może bliżej dalej. To jest ten statek. Teraz po kolei. Co on robi? Najpierw te zbiorniczki. Wszystkie silniki naraz. Odrzucane są te dwa zbiorniki. Ten i ten. A potem ten i ten. A po odrzuceniu tych drugiej pary włączane są te silniki. Cztery. Te wyżej, o, te zbiorniki i te silniki. Następnie po skaczeniu w tym paliwa odłączany jest ten zbiornik środkowy tym decouplerem i włączany jest ten silnik, też tak samo duży jak ten. Ten sam jest tutaj. Po skaczeniu paliwa w tych zbiornikach one są odrzucane. Statek leci na tym zbiorniku środkowym. Po skaczeniu paliwa ten decoupler odrzuca ten zbiornik i włącza się cztery atomowe z boku i na środku. Następnie po skończeniu się paliwa w tych bocznych oraz w środkowym odłączane są. A jakoś może małą poprawkę zrobię. O, tak o. I po skończeniu paliwa w tych wszystkich zbiornikach wszystkich. To nie jest zbiornik, to jest adapter, żeby lepiej pasował części. Włączany jest decoupler i uruchamiane są te trzy boczne silniki. Środkowy nie. Trzy boczne silniki. I zaczynamy lądowanie. Spadochrony się otwierają. Potem, jak już będziemy blisko powierzchni, a prędkość będzie duża, bo będzie duża, spadochrony się aktywnią już z pełnym tym. Uruchamiamy te silniki. Dajemy gazu. Lądujemy. Tu się nóżki otwierają. I jesteśmy na powierzchni. Potem startujemy. Podskoczenie się paliła w tych zbiornikach bocznych. One są odłączane i uruchamiany jest środkowy silnik. I wracamy do domu. Potem w atmosferze karbinu to się odłącza. Cała kapsuła leci ze spadochronem, który się uaktywnia. Myślę, że zadziała. Nie był za bardzo testowany. Były tylko testowane fazy w atmosferze karbinu. Nie wiem, jak się sprawiły podczas lotu na dalsze odległości. Ale myślę, że wypadnie test pozytywnie. I cały lot pozytywnie wypadnie. Dobra. No to lecimy. Okej. Dobra, no to tako. Ustawmy sobie nasz cel. Tunę. Przyjdzie trochę. Następnie tradycyjnie SAS, ciąg, gdzieś dotąd, nie za dużo, atmosferze nie warto szybko lecieć, ponieważ atmosferze rzeczywiście paliwo się zużywa. Dobra, no to nie ma co się rozżalać, lecimy.
Tak, 150 metrów na sekundę trzeba się trzymać. Rozpędzamy się. Statek jest w miarę stabilny. Wszystko jest dobrze. Trochę obniżam ciąg. Oj, przelecieliśmy. No za bardzo zwrotny w próżni ten statek nie jest. Jakoś nie wierzę, że w 5 minut 36 sekund uda nam się taką prędkość zbić. Te silniki są takie, nie są aż takie mocne. Dobra, podejdźmy do tych 5 minut i zobaczymy, jak szybko będzie nam się zużywał ten pasek. Tylko się ustawię. Troszkę przygazuję. Proszę bardzo, tyle czasu potrzebujemy. Nawet troszeczkę więcej pójdzie. Więc tak. 3,5 minuty nawet bym stawiał. Dobra. Może być tyle. Widzicie? Nie do końca sekunda. To szybciej idzie od tego. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale... No zobaczymy. Najwyżej ja się przystępuję. 5, 4, 3, 2, 1, 0, raz, 2. Dobra, gazujemy. I czekamy. Nic innego nam nie zostało. Jak tylko obserwować i czekać, aż dojdzie do minimalnych wartości. Wtedy zacznie się zabawa. Trochę przyspieszył ten nasz Estimate Barn.
szybciej od tego teraz idzie. Nie wiem, od czego to zależy. Od słońca. Ostatni, jaki widzi ten statek nad karabinem. Przed długą podróżą. Można się ładnie zagina. To jest nasza orbita, która rośnie. Z tego co widzę, to będziemy przecinać orbitę IF. W tym miejscu. Troszeczkę źle wykalkulowałem. Dobra, teraz. Źle wykalkulowałem, środek był tutaj. A w momencie tego to już był tutaj, więc troszeczkę musiałem podwinąć. Bo teraz szybciej paliwo się zużywa, spala. Bo... po prostu... mamy po prostu mniej paliwa już i mniej ważymy. Skończyło się paliwo w głównym zbiorniku, już teraz tylko z bocznych leci. Ale powinno starczyć jeszcze z zupełności. Powoli się zbliżamy do tego punktu. W którym będziemy musieli zatrzymać paliwo, dopalanie. Już blisko jest orbita. Powoli teraz. Ważne momenty. Okej. Co nam wyszło? Uwaga, trzymajcie kciuki. Źle. Musimy poprawić orbitę. Niestety. Thank you.
Okej. Ustawmy się do naszej niebieskiej nody, punktu. Nie w tą stronę poszedłem. 16 sekund, aha. Tak akurat zaczniemy jak 16, będzie. Damy mały ciąg najwyżej, żeby do połowy doszło w połowie. I będziemy powoli se pociągać prędkość, żeby dokładnie była ustalona periapsa. Paliwo jeszcze na takie manewry pojedyncze mamy. Okej. Sprawdzałem tylko ile prędkości nam zostaje. Uwaga! Wygląda to, że mamy zderzenie z duną. Tego nie przewidziałem. Będziemy musieli delikatnie podciągnąć prędkość. Nie wiadomo, albo zderzenie, albo milion kilometrów. Tu ja już wolę milion kilometrów, dobra. No to przyspieszamy czas. Ile? 11 milionów kilometrów aż. Oj, oj, oj. Jak dużo. Może trochę to skoryguję. Chyba nie chcę aż tyle mieć. A nie, tu jest ten znacznik, a. Dobra, nas zostawimy najwyżej. Poprawi się to na orbicie już. Jeszcze ciut paliwa jest. Może tu damy radę poprawić? Coś tu nie działa. Maksymalny przyspieszenie czasu i lecimy. Może pokombinuję bez manewrów trochę. Spróbuję przyspieszyć, zobaczymy jaka będzie reakcja naszej periapsy. Delikatnie. Ile jest teraz? 11, 3, 11 coś. To Shift X. Rośnie. Okej, okay, to wiemy, że w drugą stronę będzie malać. Stawiam się w drugą stronę. Nie trzeba się spieszyć, mamy bardzo dużo czasu. Do periapsy mamy ponad 40 dni.
Widzicie, maleje. Coś za bardzo zmalała. A nie, co ja robię? Niepotrzebnie. Coś to można sobie zrobić tutaj. Milion kilometrów, dobra, nie będzie milion. Milion też może być. To jest nasza duna. Przybliżamy się do niej. A, 1500 kilometrów. Ostrożnie, nie za szybko, bo przegapimy. Uwaga. I ciach. No, 1,5 miliona, rzeczywiście. Teraz w periapsie musimy przyhamować. Co jest? Aż tyle kilometrów? Ja pierdziu. Tyle paliwa nie mam. Może jak gdzieś tu w tym punkcie przyhamujemy, to może jakoś da się prosto w powierzchnię wlecieć. Co jest? Możemy Ikę odwiedzić. Też dużo paliwa trzeba zużyć. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co tu myśleć. Najwyżej nie wrócimy z powrotem na karbin. O, to jest dobry manewr. O! 70 metrów na sekundę tylko. To nie jest źle. Oczywiście wlecimy z prędkością 4000 km na sekundę w atmosferę. Czyli może po prostu nie wyhamować. Ale spokojnie, ja to jeszcze zrobię, bez problemu. Po prostu tą prędkość zrobię tutaj, w tej nodzie. A potem ustawię się na wektor hamowania i po prostu przyhamuję tyle, ile paliwa ma w bakach w silnikach atomowych. Czyli trochę wyhamuję, po prostu użyję paliwa do końca. I tak nie będą mi silniki potrzebne, więc nie będzie źle.
Okej. Okay. Troszeczkę przesadziłem. Teraz ustawmy się na hamowanie i przyhamujmy. Może trochę podniosę periapsę. Teraz sobie po prostu powierzchni chyba lecę. Tego nie chciałem. Co by to wykombinować, żeby troszeczkę tą orbitę odciągnąć od tej planety? Myślę, że gdzieś się ustawię. To będę mógł chyba podnieść orbitę. O! Działa! Teraz na hamowanie. Jak trochę odciągnięta już jest. To jest przyspieszanie. Ajajaj, kółeczko zrobiłem. No dawaj, ruchy. Okej. Może starczy. Nie powinno być chyba źle. Może damy radę wylądować. Będzie lądowanko w nocy. Może się odłączmy już. Powinniśmy wyhamować.
Ja się trochę sobie hamuję. Póki mam paliwo w zbiornikach. Jest paliwo, to trzeba wykorzystać do końca. Jak ma to pomóc w lądowaniu, to czemu nie? O, proszę, jak prędkość przy powierzchni nam spadła bardzo. Do 1000 metrów na sekundę zaledwie. Próbuję coś jeszcze ręcznie pokombinować podczas do hamowania. Gdzie to znacznik? Nie wiem, teoretycznie mógłby wyhamować na bez takiego hamowania jak teraz robię. Ale czemu nie wykorzystać paliwa, które mam w zbiornikach i zaraz odrzucę je? To po co ma się marnować, przepraszam bardzo? Skoro mogę pomóc przy lądowaniu sobie nimi. Na przykład teraz, podczas manewrów takich, jakie właśnie robię. Czyli zwracanie prędkości. Znowu, że tylko zależność im dalej od się oddala od punktu hamowania, tym bardziej rośnie periapsa i hamuje jednocześnie. Jeszcze troszeczkę można wyhamować. Udałoby mi się jednak orbitę zrobić z samym hamowaniem, takim jak wtedy chciałem przy Beriapsie. Mogłem to zrobić, a nie kombinować teraz. I koniec paliwa. Idealnie wyhamowałem sobie już 830 metrów na sekundę. Będzie się lepiej leciało. Czas na odrzucenie tych silników. Proszę bardzo. I podchodzimy do lądowania. Czy spadochrony włączę? O, pięknie. Teraz zablokuję Alt-L. Alt-L służy do blokowania poziomów, żeby... Jak nacisnę spację, żeby...
Po prostu poziom się nie przełączył, przypadkowo. Żeby się nie pomylić. Bardzo pomocna rzecz. O, od razu statek tak manewrowniejszy jest. No, a podchodzimy do lądowania. Chyba jednak w słońcu będziemy w miarę wylądować, jakim małym. No i mamy atmosferę. Stawię się na wektor hamowania, tak już teraz nawet, żeby być już gotowym. Wreszcie czegoś trzeba było go hamować. Prędkości raczej dużej nie mam. Lepiej nic na ziemi przyspieszać, bo można sobie zniszczyć statek. Wolę nie ryzykować. Otwórzmy nasze nóżki. O. O, jest i słońce. Jednak tak ciemno nie będziemy mieli. Powoli spadamy. Atmosfera jeszcze nie hamuje, bo jest za rzadka. Już coraz bardziej hamuje. Periapsa, a połapsa nam spadają tutaj. Coraz szybciej. Periapsa też maleje. Czy spadochrony się nie otworzyły? Zobaczcie, spadamy. Coraz bliżej powierzchni jesteśmy. Powoli, powoli spadamy. Mamy bardzo duży kąt wchodzenia w atmosferę, więc będziemy mieli fajne, długie hamowanie. Jakbyśmy schodzili w atmosferę prosto, w dół, to te spadochrony nie działałyby jak powinno. To hamowanie nie byłoby takie mocne jak wchodzenie pod kątem. Bo jak wchodzenie pod kątem jest, to dłużej w atmosferze jesteśmy, jakby. Do lądowania. A, już periapsa jest w ziemi. Zaraz powinny się spadochrony otworzyć, tak mi się wydaje. Za minutę będziemy na powierzchni. O, prędkość nam już szybko spada. Coraz szybciej. No, otwierajcie się. W miarę paskie miejsce będziemy mieli. O! Otworzyły się. Cały czas spadamy. Może czas na aktywnienie silników w końcu. Nie, chyba nie trzeba, nie tak. Nie.
Minimalnie sobie pomogę. Okej. Dorotany się już otworzyły. Wchodzimy do lądowania, lądujemy, lądujemy. Powoli. Jest. Wylądowaliśmy. Jesteśmy na Dunie. Proszę bardzo. Czerwona planeta. Została okiełznana przez nas. Dobrze, może wyjdźmy naszym karabalem. Piszę sobie. Iwa. Proszę bardzo. Wylądowaliśmy na Dunie. Zdjęcie pamiątkowe. Można sobie pochodzić. A jak RCS-y? Da się delikatnie podlecieć. Widocznie. Jak widać, grawitacja jest mniejsza. I tak nie jesteśmy w pełnej atmosferze. Zobaczcie. Atmosfera jest tu tak na takiej wysokości, jakbyśmy byli na Kerbinie na wysokości 10 tysięcy metrów. Widać, jak atmosfera jest bardzo rzadka. Dobra, wchodzimy do kabiny. Chowamy naszą drobinkę. I możemy wracać. Co będziemy tu siedzieć? Musimy wylecieć i zrobić orbitę. Ok, ustawmy sobie nasz cel kolejny raz, już dzisiaj, na Kerbin. I próbujemy lecieć. Lecimy. Od razu na bok się przechylamy. Szybko uciekliśmy. Jak do 40 km, dobra. Przyspieszmy troszeczkę, nie da rady za bardzo, w sferze jesteśmy. Prawie wyleciliśmy z atmosfery.
Już prawie. Może przygazujmy teraz trochę. Odłączamy i lecimy. Okej. Chyba jeszcze w atmosferze jesteśmy. Aha. Jest bardzo rzadka, ale jeszcze jest. A szybciej wylatuj. Myślę, że to serio to by skończyć, ale jeszcze jakoś nie wiem, się trzyma. No dalej jest. Nie mogę już spieszyć. Jest tylko do 4. No wskaźnik niby na zerze już jest. Nie wiem, o co chodzi. Aż tak bardzo cienka ta sfera, że jeszcze to się trzyma. O, już wlecieliśmy na tą sferę. Czas zaplanować manewr powrotowy do domu. Może troszeczkę periaps teraz zwiększę, jak jeszcze mogę. Znaczy, nie chcę czekać, aż będę periapsie. A, dobra, podlecę kawałek. Mi się wydaje, że tu był dobry moment do opuszczenia, do zrobienia manewru. No ruchy. Nie mogę szybciej. Szczerze, to będzie 60 metrów, 60 tysięcy metrów. Jeszcze nie ma 60. W końcu możemy szybciej obrócić. Troszeczkę zwiększę na pułapce. Dobra, jest poza atmosferą. Teraz musimy zaplanować manewr.
Nie wiem, czy gdzieś tutaj. Zobaczymy. O, co to jest? Ike. Musimy go ominąć. A, musimy przyhamować. Zapomniałem. O, co jest? Wariuje coś. Moment, moment, zgubiłem się już. Co mam właściwie zrobić? Nie tak spadę na orbitę. Znaczy na planetę. Ale tak mi rośnie też orbita, to nie. Momencik, momencik, momencik. Chyba się tak nie da. A! Już wiem. Może tak zadziała. Da się tak. O tyle prędkości, przepraszam bardzo, nie mam. Musiałbym poczekać, mi się wydaje, dopóki Kerbin nie przesunie się za bardzo. Tylko jak ja to zrobić? Kurde. Nie mam zbyt dogodnej pozycji, żeby teraz lecieć na Kerbin. A właśnie, może wykorzystam te niebieskie znaczniki. Dałoby się szybciej przyspieszyć troszeczkę. Chciałbym... żeby ten księżyc się trochę przesunął. Gdzieś tutaj by się przesunął, to miał większą szansę. Za co mi przeszkadza, nie tylko. Wiem, przełączę się na inny obiekt. Co to jest, ja nie wiem. Dobra. Myślę, że tyle starczy. Jak ten nasz koliber? O, pięknie. O to nam chodziło. Księżyc się przesunął. Z tej strony.
No złap się. Tak, nie. Dużo paliwa pójdzie. O! Toporne, toporne. Już sobie wyobrażam, jak paliwo pójdzie. Ohoho. Nie da rady. Może zróbmy tak. Po prostu wylećmy z tej duny. I wtedy po prostu najcudowniej w świecie przyspieszymy swój czas i poczekamy, aż będzie do dogodnej pozycji, żeby złapać karabin. Lepszego sposobu nie widzę w tym wypadku. Czyli wlatujemy tutaj i przyspieszamy. Zwiększa się orbita. Okej, jak to wygląda sytuacja? Aha, wylatujemy z duny. Mamy trajektorię ucieczkową. Żegnaj, Duno. Oddalamy się. Poszła. Dobra. Przyspieszmy czas. Ciekawy tu dobry moment. A popatrzcie. Piętnaście. 13. Musimy dokładnie zaplanować. Milion. Zderzenie. Nie, mun. W mun walniemy normalnie.
Musimy jakoś tego muna ominąć. Dobra. Jesteśmy na kursie kolizyjnym. A czy jesteśmy? Mam sobie na manewr na kurs kolizyjny. Czyli przyspieszamy czas. I czekamy. 130 dni. Powinny dać jeszcze jedno przyspieszenie, bo za bardzo długo czekać. A następnym razem polecimy sobie może na tą fioletową planetkę. Albo tu. Może na Eve. O tym nie mówię. Na pewno kilka wypraw poświęcimy na Jola, bo tam jest. Tam są cztery księżyce aż. W tym jeden, bardzo interesujący, ponieważ jest na nim tlen. I ocean nawet, wody. No, jeszcze trochę. Stawię się na tą nudę. I czekamy dalej. Już prawie. Zrobiliśmy równe jedno okrążenie. Tylko po to, żeby złapać dogodną pozycję na karbin. Równie dobrze mogliśmy posiedzieć rok na Dunie. Palamy. Ciekawe, czy nam paliwa starczy. Mam taką cichą nadzieję. O kurde. Starczy. Starczy. Jest, uda się. Haha. Jeszcze będziemy mieli trochę paliwa na manewry. Oj, uciekło mi. Chodź tu, skubańcu. Jeszcze troszeczkę. No i co wyszło? Ciut przyhamować. Oj. Znaczy przyspieszyć, proszę bardzo. Nie, przyhamować, dobrze. Nie, przyspieszyć. No co jest z tobą? Jest. Jest, mamy zderzenie. O to chodziło. Jest, dobrze. Przyspieszamy czas. I znowu czekamy ile? 107 dni. Nie, 67 dni na Canter.
No, nie, 60 dni, dobrze. Ja mam taką ładną orbitkę kierującą się w tą stronę. Jak widzę, gdybyśmy się postarali, to jeszcze byśmy i w sam zahaczyli. Mamy blisko. Ale dziwna orbita. A jak blisko Słońca? No ciekawe. Dobrze, trzyma się ta orbita. KSP gra często lubi zmieniać sobie wartości tutaj. Przed tym jak wchodzimy w inną orbitę, zaraz zobaczycie. Jeżeli tak będzie. Jest dobrze. Patrzcie. Mamy prosto w Kerbin. Gdzie jest nasz Kerbin? My tu do niego lecimy. Aha. Tam jest. O, jak Moon blisko leci. Prościutko w niego. To może się odłączmy. I co? I lądujemy. Proszę bardzo. Mamy lądowanko, jak się widzi. Czyli nasz statek zdał egzamin. Czyli jednak statek bardzo dobry jest i byśmy może nawet mogli gdzieś indziej jeszcze polecić tym statkiem. Ale prędkość mam niezłą. Czy to wyhamuje? Hamuje. Ale ile jakie przeciążenie ma gościu? Maksymalnie poszło. A, spokojnie, wyhamuje. Tylko, że przy takim przeciążeniu to chyba gościu by już dawno umarł. Statek spaliłby się w atmosferze. I... praktycznie można powiedzieć, że wylądowaliśmy. Raczej zawodowaliśmy. I ponownie widzimy wschód słońca. Tym razem z całą kapsułą i z powierzchni Kerbinu. Po 368 dniach podróży, czyli praktycznie rok podróży był. Dobrze. Na dzisiaj to wszystko. Myślę, że lot na Dunę był bardziej ciekawszy niż taki Minmus czy Moon, jak w poradnikach. Piszcie w komentarzach opinie, ewentualnie jakie proponowalibyście cele na następny odcinek serii KSP Podróże. O, będzie plusk na zakończenie. Chlup. I wylądowaliśmy. Bardzo dobrze. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.